Ni hao, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci ekspresowego, pysznego, chrupiącego kurczaka Lemon Chicken prosto z Chin. Oglądaj dalej. Dziś przygotuję cytrynowego, słodkiego kurczaka i będzie on super chrupiący, a do tego będzie lepki sosik. Zaczynamy. Na początek zabieramy się za cytrynę. Cytryna była wcześniej sparzona, a z niej musimy wyciąć skórkę. No i teraz ze skórki z cytryny musimy powycinać te białe części, no bo one są gorzkie. I tak przygotowaną skórkę z cytryny teraz kroimy na paseczki. Możesz też pójść na skróty i po prostu zrobić zesty, czyli na tarce o drobnych oczkach zetrzeć sobie tą cytrynę. Ale fajnie, jak takie większe kawałki się trafią, no wtedy jest jakieś inne doznanie. I kroimy na paseczki. Bierzemy sobie teraz rondelek, wrzucamy skórkę z cytryny, no i dodajemy resztę składników. Cukier. Dodajemy teraz skrobię kukurydzianą. Jak nie masz, to możesz zawsze użyć skrobi ziemniaczanej. Dodajemy do środka. Kolejny składnik to miód. Ja używam dzisiaj miodu wielokwiatowego, możesz użyć też akacjowego. Ważne, żeby nie używać spadziowego, ponieważ zdominuje całą potrawę. Teraz jeszcze w środku ląduje ocet biały. Możesz użyć też na przykład ryżowego i sok z cytryny. Przed włączeniem musimy dokładnie tutaj zamieszać, żeby skrobia kukurydziana się rozpuściła, składniki się połączyły, hop, i odpalamy moc pod rondelkiem. Kurczaka kroimy sobie w takie podłużne plasterki, nie za duże. I teraz kurczaka solimy, pieprz. Tutaj chińskie wino do gotowania Shaoxing, możesz je zastąpić wytrawnym sherry ewentualnie, chociaż przez internet spokojnie można je zamówić, jest dostępność. Dodajemy do środka. Kolejny raz skrobia kukurydziana, możesz też zastąpić skrobią ziemniaczaną. Hop. I wbijamy jedno jajko. Sosik zagotował się i tak jak widzisz, wcześniej był taki biały, teraz pod wpływem temperatury, jak skrobia zaczęła działać, stał się przezroczysty i pięknie wygląda, jest super gęsty, będzie to pyszny. Do sosu potrzebujemy odrobinkę soli, tak żeby był taki fajny kontrast, przełamanie smaków. Jedno mieszanie i sos gotowy. A tutaj teraz całość mieszamy po prostu dłońmi, tak żeby wszystko ładnie się połączyło. Tak przygotowanego kurczaka obtaczamy teraz skrobi kukurydzianej. Hop, każdy kawałeczek. Ładnie, żeby był obtoczony. No i obtoczonego kurczaka otrzepujemy z nadmiaru mąki i wrzucamy. No i tak robimy z całą resztą. Tak jak za każdym razem powtarzam, jeśli coś smażymy, to nie wrzucamy wszystkiego naraz, tak żeby się nie gotowało, tylko właśnie ładnie smażyło, jak teraz tutaj na patelni. Wyciągamy pierwszą partię. No i smażymy kolejnego kurczaka. Kurczaki już raz usmażone, ale jest specjalna technika, żeby były super crispy, czyli będą ekstra chrupiące. Trzeba je usmażyć po raz kolejny, ale już dużo krócej. Kurczak, zobacz, już się pięknie zarumienił. I jest tak, jest chrupiący. I przekładamy od razu do miseczki. Kurczak usmażony drugi raz, jest super chrupiący. Teraz jedyne, co zostało, to polać go pysznym sosem cytrynowym. Gęściutki. Pięknie to pachnie. Naprawdę ten kurczak jest rewelacyjny. Dla dekoracji odrobinę sezamu z wierzchu. Pyk. No i danie gotowe. Najlepsza część odcinka, czyli próbowanie. Pięknie pachnie. A jak smakuje? Przepychota. Słodko-kwaśny sosik, do tego chrupiący kurczak. Czego chcieć więcej? Jak podobał Ci odcinek, kliknij lajka, zostaw suba, jak jeszcze tego nie zrobiłeś, a na dole w komentarzach napisz, czy chciałbyś więcej zobaczyć dań chińskich na szybko. Tymczasem do następnego odcinka. Cześć! A Orange Chicken znajdziesz tutaj.